Maria Dąbrowska dzikie ziele. Rano do dnia Marynka szorowała skopki i bańki przy małym stawie. Było jeszcze szaro. Liście drzew stojących ponad wodą wisiały nieruchomo a tarcie wiechcia o żelazne obręcze budziło odgłos na drugim brzegu. Za drogą w dworskim ogrodzie coś wzniecało w krzakach jakby kaszlnięcia i szeptania. Podwórze majaczyło we mgle. Buro i niewyraźnie. Po małym czasie zaczęło się tam jednakże coś rozlegać i na drogę wypłynął wóz. Cicho sunąc po szarym piachu i postukując niegłośno. Fornal siedział bokiem, z bosymi nogami zwieszonymi przez drapki, pogrążony w gwizdaniu. Gdy zobaczył dziewczynę między wierzbami, przestał gwizdać i zakrzyczał w jej stronę. Mogłabyś ty kie cuchny barzy podnieść i te giry umyć, kiej u wody stojas, nie z takimi cornemi chodzić. Marynka wyprostowała się, żeby zobaczyć, kto jedzie, gdyż mówił nie po tutajszemu. Ma się rozumieć, nie był to żaden z Fornali, tylko Bandos, nazwiskiem, o ile pamiętam, Słupecki. Jechał widać za Banasiaka, bo jego końmi, a o Banasiaku wczoraj mówili, że na brzuch leży. Zobaczywszy, jak rzeczy stoją, Marynka odgryzła się napastnikowi. — Ty cyganiaty wytrzyźcu! Byś ty trzy dni swoje mył, to jeszcze moje bydą bielsze, choć uszargane! Zaczął coś wołać w odpowiedzi, lecz nie było już słychać, gdyż wóz wjechał na twardą drogę i gruchocząc skręcał koło drugiego stawu, ku wiatrakowi. Chcąc się bardziej zabezpieczyć przeciwko słyszeniu, co mógł do niej mamrotać, Marynka sarknęła coś w otwór cynkowanej bańki, aż echo w niej zadudniło i zaczęła śpiewać. Miałam jednego brata. Zaś rozpędziwszy się prześpiewała jeszcze kolejno. Nie dbam, nie dbam, że mnie nie szanujesz. Księże, księże, oraz a pod moją klaczą podkowy kołaczą. Gdy na ostatku zaczynała, mówią ludzie, że mładna, Zadzwonili do doju. Ludzie ruszali się już koło szopy. W szorowni, u stelmacha i przy chlewach. Mgły się podwijały i wszystko rzeźwo stanęło w rumianym złocie poranka. Marynka ścisnęła oczy i przypatrzyła się mostkowi, przez który była droga do czworaków. Co ich nie widać? spytała sama siebie. Dujki wynurzyły się niespodziewanie z furtki dworskiego ogrodu. Toś ta po mnie chodziły do kuchni? spytała najmłodszych, z którymi miała dobrą znajomość. Nie, odparły ze śmiechem. Aleśmy przelazły bez dziure w gryście i zaś sadem. Sadowy nie widział? O, on ta bydzie patrzył na dziki agryst, ale i tak jeszcze cierpki. Pozbierały bańki, skopki, wiechcie i ruszyły do doju. W dzwoniącej łańcuchami oborze trwał chrupiący niegłośny hałas rzucia, mleka strzykającego w naczynie i kroków stąpających po zgnojonej słomie. Krowy myczały od czasu do czasu, a ta, która stała przy samych drzwiach, przestawała niekiedy ruszać gębą i patrzyła sztywno, jak blade strugi mleka ciekły przez skręt chłodnika i ze świegotem kapały do naczynia. Na chłodnik dawał baczenie garbaty mleczarz, dionizy. Przyciągał powązki, gdy dujki zlewały mleko, oganiał muchy, które brzęczały dokoła, zmieniał nagrzaną wodę, a potem siedział i przyglądał się, jak wlatywały do obory czyste granatowe jaskółki. Ich szczebiot mocniej się rozlegał tu w barwnej ciemności niż na dworze. Pomiędzy wiązaniami stropu widać było migotanie ich białych piersi z ceglastym ognikiem na gardle. — Nastąp się! — mówiły od czasu do czasu dujki. I fitu, fitu, fitu szczebiotały bystre jaskółki. Dionizemu zachciało się spać od tych głosów. Co to Marynka dzisiaj nic nie mówi? Zawdy tak śpiewo? To czy mu teraz nie? Zapytał, by się roztrzeźwić. Ady dzięka Bogu, że raz wyć przestała! rzekł zgryźliwie pastucha, rozgrzebując widłami ciepłą zielonkę. Słysząc te słowa, choć nie miała chęci, na złość zaczęła śpiewać pioseneczkę, niedokończoną nadstawem. Mówią ludzie, że mładna, a to prawda nie żadna, bo mnie mama o chłodzie myła rosą w ogrodzie. Drugie natychmiast zawtórowały. Mówią ludzie ci sami, że ją bardzo z chłopcami. Nastąp się, wrzeszczały w przerwie, a potem zaczynały znowu. Nieszczęśliwy tutejszy mosteczek, nieszczęśliwy tutejszy most. Pastucha mówił do swego białego psa. Ps, bierz je! Pies schycał ostrożnymi susami przez gnój. Szczekając na chybił trafił i to sprzeciwianie się dodawało gorzkiej uciechy robocie. Gdy podoju myły sobie nogi z gnoju przy studni, Marynka wpadła w niespodziewaną złość na mleczarza Dionizego. Co leje ta tę wodę, jakby jej w studni brakło? Zgrzytnęła. — Kto mo zawoslać? — Tedy chlusnął ze wszystkich sił, spryskując marynkę po pas, aż zawrzeszczała. Co mleczarz powitał cichym śmiechem. — Jakie tyż ten Dionizy ma białne te zębiska! Jak się oześmieje, śmieje, to aż, aż... mówiły dziewki, wstawiając bańki na jego szary wózek. Gdy już ruszyły za wózkiem w stronę dworu, rzekły jeszcze. — Drugie takie są, te Galicjoki, co tu robią, to jeden z drugiego jeszcze barzy bieliste zęby mają. Marynka przerwała z gniewem. Te cyganiate diabły? Jakby się człowiek z takim trącił, to by się jeszcze ubrudził. Mówiąc to i owo do siebie, wejrzały mimochodem na pozamykane okiennice dworu. U pana tylko okno było jak szeroko otwarte i dawał się przez nie widzieć pusty pokój z dawno posłanym łóżkiem. Wczesna godzina ze swą ciszą uroczystą i surową panowała w kręgu obłych kasztanów i na kląbie zarośniętym ciemnoczerwoną półdziką różą. Marynka rozejrzawszy się, narwała po drodze też róży i dała Stasi jamrozików w nie. — Na, moż, rzekła dobrotliwie. — Postawisz sobie w dzbanyszku, to ci by dom ładnie pachniały. Na ławce przed kuchnią sędziwa kucharka skubała sennie kurczęta. Mały foks stał naprzeciwko, przełykając od czasu do czasu głośno. Marynka zapytała. — Jużeś ta wydowali Galicjokom? Coś ty się szaleju najadła? Jeszcze nie ma szóstej. Pani dopiero wstaje. Ze świeczką w ręku wchodzili w dudniący echem zmrok piwnicy. Marynka stawiała mleko na kwaśne, lejąc w donice jedwabisty płyn. Gdy zamykała spróchniałe drzwi na kłódkę, Dionizy odjeżdżał właśnie do miasta, a Bandoska kucharka wołała na nią jak co dzień, że idzie już po życie dla bandosów. Życie owo Marynka pomagała jej nosić. Stojąc w ciemnożółtej od wschodniego słońca spiżarni, wśród odschłej woni sypanych kasz i miękkich tchnień mąki padającej na kopankę, spytała kucharkę, gdzie bandochy dziś robią. Kucharka powiedziała, że sieką rzepak pod dębem. To samo potwierdziły dzieci pańskie, które już wstały, żeby tam iść. Marynka mogła dzięki temu wcześniej posprzątać pokoje i o ósmej skoczyła zrobić masło w tejże, gdzie była rano piwnicy. Piwnica znajdowała się nieco za dworem w starym budynku, skrytym pod wysokimi drzewami. Na górze był drwalnik, a pod ziemię wchodziło się w kurzu oblatującej ze wszystkich stron cegły. Nad schodkami wisiała pajęczyna brudna i zapruszona, gruba jak płachta i wisiały nietoperze jak u lęgałki. W pierwszej piwnicy porobiono z obydwu stron sąsieki, a w nich leżały kartofle, którym o tej porze rosły już białe kły, długie na łokieć. W drugiej był dostęp do okieneczka i marynka najpierw tam podeszła. Za żelaznymi prętami widać było, jak wyrastają z ziemi krzaki bzu i wielkie kasztany. Tuż za okienkiem z tamtej strony rozpościerał się parzący upał, a tuż za nim z tej strony był ciężki chłód. Marynka oparła się czołem na prętach, prześpiewała za okno. Moja dziewulu, naucz się robić, bo cię nie pojmie żaden królewicz. I zaczęła wołać. Tu, 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 do psów, które miały budę opodal. Psy szarpnęły się i zahałasowały, a ona wtedy dopiero ze śmiechem poszła chlastać tłuczkiem w śmietanę. Przez wierzchenek kierzanki czuć było zapach tłusty, a zarazem kwaśny i słychać było gęste chlupotanie. Marynka stawała to od tej strony, to od tamtej, żeby się masło chciało lepiej robić, i śpiewała. Rośnie ziele, rośnie na oknie w donicy. Niektóre zwrotki przerywała nieznacznie i nasłuchiwała, jak jeszcze przez nieco czasu głos w zimnej ścianie dzwoni. Masło się zrobiło prędzej niż zawsze. Jeszcze było dość czasu do obiadu i posłali Marynkę pleć do ogrodu. Tańcowała po drodze między malwami, aż urwała z nich najpiękniejszą sobie we włosy co napędziło jej na usta chełpliwą śpiewkę. Jaka taka pękata, a jo sobie nie taka. I z oznajmieniem tym przykucnęła na grządce. Pleć też bardzo lubiła. Położyła się bokiem w bruździe, między zagonkiem a zagonkiem i wyskubywała z ciepłych grudek dzikie ziele i niepotrzebne chwasty. Trzeba było mocno uważać, ażeby nie załapać pietruszki albo selera. Do tego najprzydatniej było śpiewać co płaczliwe. Śpiewała więc kolejno: wszystko się pole zazieleniało i moja miło matuleńko, dodajcie mi rady. Wtem po słowach: o jej, o jej, dodajcie mi rady, załapała garścią najpiękniejsze selery. Wytaszczywszy je z ziemi razem z kępą lebiody, aż zachrupotało. Rzuciła wszystko w bruzdę i krzyknęła: już się ci zrobię, już się ci zrobię, żeby tak jem, co tak jest psocić tym cyganom. Przez chwilę Pełła w milczeniu i myślała, z którą dziewczyną się naradzi. Jak bandosom dokuczyć, zwłaszcza jednemu, co śmiał o jej nogach tak powiedzieć. Paniczowi, który tu był tamtego roku w gościnie i umizgał się do nich, nakładły wsiennik sękatego drzewa, ale to była rzecz inna. Usiadła oparta brodą o kolana, chytrząc po cichu, ale biody rdesty i ognichy więdły tymczasem na bruździe i więdnąc cierpko pachniały. Ledwo zdążyła się znów zabrać do pielenia, zadzwonili na południowy dój, a zaraz po doju, nim zdążyła pomówić z dziewczynami, losy się inaczej z nią sprzymierzały. Nakryła była do stołu i wyszła na werandę wołać dzieci na obiad. Wtedy zobaczyła, że kury znów są w klombie. Nagrzebały się już widać co niemiara, a teraz siadły i pozasypiały na samym środku, w ciepłym dołku między najpiękniejszymi floksami naokoło koguta całego w rudych, granatowych, zielonych piórach. Marynka skoczyła z krzykiem. Kurycha! I weź jecha. Kury zbudziły się, lecz nie rozumiały, na co ten hałas. Przypodnosiły się niepewnie i zasiadały znowu, mierząc wystraszonym okiem w koguta, który wydawał pytające okrzyki. Na koniec, kiedy psy zatętniły do kury pozrywały się i od razu popadły w szaleństwo. Wyskoczyły z dołka i popędziły na oślep, chrypiąc, piejąc i gdacząc. Zbłąkawszy się w popłochu, tym wścieklej zawrzeszczały, aż wreszcie trafiły na właściwe zarośla i nurknęły w stronę kurników. Furtka na kurze podwórko była zamknięta. Śmielsze kury z rozdzierającym okrzykiem dźwignęły się i robiąc nad siły skrzydłami przefrunęły płot. Drugie rzuciły się w bok. Na boku tym, pod szczytową ścianą oficyny, w chłodzie pod bzem, bandosy jedli obiad. Łyżki dzwoniły cienko w gliniaste misy, w których pachniały kwaszone kapusta z kartoflami oraz maślanka. Pandosy siedzieli przy stole w koszulach szarych od potu i otwartych na ciemno spalonej piersi. I otóż stało się, że góry poprzerażane do nieprzytomności i osaczone przez psy wleciały na stół. Maślanka chlusnęła, wystraszone ptaszyska rozpryskały jej białe krople, ławy się przewróciły, jedna misa zleciała, tylko psy uspokoiły się znacznie i zżerały prędko powylewane jedzenie śród powszechnego rwetesu. Szalejąc z radości, Marynka ujrzała z krzaków, jak pstra kokoszka prysnęła maślanką w lica słupetczaka jak skoczyła mu na czarny łeb. Bandosi krzykliwie ruszyli w stronę dworu, gdyż stamtąd pokojowymi psami poszczuto na nich góry. Nie, nie na nich poszczuła je Marynka. Samo się tak zrobiło, na jej pociechę. Prędko się stało to, czego pragnęła. Stać tu teraz nie głupia i czekać, aż ją zobaczą i złoją. Za roślami, które ją w porę skryły, pobiegła nie na obiad, tylko gdziekolwiek przed siebie. Najpierw uderzała się ze śmiechem o drzewa parku, strącając tu i ówdzie niechcący znamie upału przedwczesny żółty liść. Potem skoczyła dalej za rów, za podwórze, między stodoły, na puste w tej porze pole. Tam na kwiecistym rowie zatupała i głaskana po kolanach przez przytulię zakrzyczała na spiece. Tańcząc po dzikim zielu. Łoi zagraj mi, groczyku, a nie żałuj smyczka. Łoi dadzą ci matula, da jak przedadzą byczka. Łony dany, łony dana, nany, nany, nana. Łony nyna, nany dana, łony dada, daa. W napadzie radości rwała wiotkie byliny, Mietlice, drżączki, powójki i rozrzucała je naokoło. Potem stanęła, zakrzyczała swą piosenkę jeszcze głośniej i znów zatańczyła. Zdyszała się. Stanęła, znów zatańczyła i znów zaśpiewała. Jeszcze głośniej i jeszcze, jeszcze prędzej. Potem nastało milczenie i w polu odzywał się tylko jeden ptak. Cienkim głosem oraz pasikoniki. Trzeba było jednakże wracać. Marynka rozejrzała się pilnie i cichaczem ruszyła w stronę dworu. Dotarła pomału do kuchni, gdzie kucharka zaczęła ją straszyć. O, dostaniesz ty hałas oto, żeś nie przyszła, dostaniesz. Julka musiała obiad za ciebie wydać i ze stołu pozbierać. Bez coś tak zrobiła, moż ty rozum? A tak, bez nic. Niech mają. Odparła krnąbrnie i zabrała się od razu do pomywania. Czekała, że ją zawołają i zacznie się, jak mają w zwyczaju powtarzanie jednego i tego samego dokoła wosiu po sto razy. Nie wołali jednak. Zebrała tedy pozmywane rzeczy i poniosła odważnie do stołowego pokoju. Nie było nikogo. Po otwartych drzwiach werandy wróbel ćwierkał przenikliwie. Na stole stały niedojedzone wiśnie. Wzięła sobie z garstkę i przez werandę wróciła do ogrodu, na przedpopołudniowe miejsce. Tam, pieląc ze skrzętną niewinnością warzywne grządki, śpiewała nie nazbyt głośno. Kozali mnie kury paść, a jonanie ciu ciu ciu. Gdy nastał zmrok, a bandosy tymże porządkiem, co zawsze, przyszli do swego stołu pod bzami, marynka zwinęła się z mlekiem i, uwiesiwszy się między konarami bzu, dobrze w zieleń zaszyta, wołała do jednego z nich: Ty, czorny gnojku! Nie ostawiła ci ta bestra kokoszka na ubi jakiej pamiątki? Poiskaj się, może co znajdziesz, uczynili, jakby nie były powiedziane do nich żadne słowa. Rozczarowana wróciła do dworu i gdy zaczęła sobie słać łóżko, usłyszała, że ktoś wszedł do kuchni. Kto tam? spytała kucharka, przerywając różaniec. Marynka wyszła ze stacji na kuchnię i stanęła oko w oko ze Słupeckim. Niech będzie pokwalony. Na wieki podszedł blisko, powiedział, że u nich jest dzisiaj granie przed kuchnią i czyby nie przyszła. Rzekł to po cichu, jakby w sekrecie. Co nim przyjść, odparła bez wahania, gdyż iść na tańce była to rzecz zwyczajna. No to dali, przyzwał nagląco. Marynka, kto ta po nocy przylos? Zaskrzypiała już spod pierzyny kucharka. Marynka poczuła się w nieprzyjemnej spółce i wstydziła się przed starą o tym mówić. Nic, nic! odparła mrukliwie. Wyszli razem, ale gdy się znaleźli w ciepłych zmrokach, skoczyła między jaśminy. Nie uskoczyła daleko. Słupecki okazał się chybszy i przytrzymał ją, aż zajęczała. Przytrzymał i nakierował na ścieżkę tak, że musiała iść. Puść mnie! mówiła całą drogę. Puść mnie. Na co? Pytał zgłupia Frant. Nie chcesz ze mną potańcować? Co to ja nieładny? Odwróciła tym bardziej głowę, by ani wejrzeć na tę niegodną urodę. Puścił ją dopiero, kiedy już ludzie widzieli, że nadchodzą. Teraz nie mogła uciekać, bo by się wydała na pośmiewisko. Myśleliby, że dzika. Dobrze. Będzie więc tańcowała z tym chłopaczyskiem. Należy jej się to za karę, skoro dała się zdurzyć Słowem Bożym. W pustach takiego nic nie jest święte, ale już ona jemu też obmyśli, żeby potańczył. Mało mu jeszcze, że mu psy obiad zeżarły, będzie miał co więcej. Lecz w miarę jak tańczyli, serce jej truchleć zaczęło. To nie był taniec. To było katowanie człowieka. Ręka marynki zsiniała od uścisku pięści słupeckiego. W sobie czuła się opasana nie ramieniem, a łańcuchem z gorącego żelaza, od którego żebra chciały popękać. Uścisk nie sfolżał nawet, kiedy muzyka grać przestała. — Dali się dni, to wytchnę! — chrapnęła wtedy zgoniona. — Mogęmy postać! — odparł bez pośpiechu i przytupywał na miejscu. Gracz obtarł pot i widząc taką gotowość, rozciągnął znowu mieszki harmonii. Taniec przedłużał się. Inni dwakroć już trzykroć pozmieniali się, poddychali, a oni wciąż się kręcili. Marynka spociła się aż do wierzchniego odzienia i nie dyszała już, lecz sapała, świszcząc przez nos. A Słupecki coraz to dwoił prędkość. Na koniec nie wytrzymała i spróbowała się wytargnąć z objęcia pełnego nienawiści. Stracił krok może na moment zachwiał się, gdyż była mocna, lecz nie puścił. Przeciwnie, ścisnął ją tym zacieklej. By nie to, że na oczach, to bym ci, jo i chłopu, poradzę, zachrypiała po cichu. Roześmiał się. Sam też sapał. Krople potu z jego twarzy upadły marynce na lica. Stęknęła głośno, inni spostrzegli, że się coś święci, porzucali własną zabawę, patrząc, jak tamci parują, niby, żelazo w ognisku zanurzone. Tończ, tończ, małe dziwcze, tończ, tończ. Judzili jedni, a drudzy do niej. Nie daj się, Maryś! Nie daj się Bandochowi! Gdy znowu jęknęła, zaczęli wołać. Co on jej robi? Słupecki, ostaw dziewuchę! Chuknij go, Jędrek! Nie grać, przestać ta zgraniem! Harmonia rozdarła się ryczącymi akordami i zamilkła. Słupecki puścił marynkę, stańczoną prawdziwie, że do upadłego. Odleciała, taczając się aż do ściany i upadłszy pod murem, zaczęła rzęzić jak człowiek duszony. Słupecki stał blady przy płocie i obu rękami obcierał twarz. Wstrząsał się raz po raz, jakby płakał. Rusocińskie chłopaki rzuciły się ku niemu z wygrażaniem. Ludwik Unisławski ich wstrzymał, mówiąc wzgardliwie z głębi swoich doświadczeń. — ta! to ta jej sprawa! — Jest to, o co się wadzić. Piesta ze suką się nie pożrą, nie bojta się. Dziewuchy, poodciągane przez kochanków, zostawiły Marynkę. Dźwignęła się pod muru, jakby wstała z ciężkiej choroby i zaczęła iść ku dworowi. Słupecki dogonił ją i spytał. — Terowis, kto mocniejsy? Terowis, ty złe dzicie! Odpowiedzi na słowa te usiadła na kamieniu i zapłakała. Odchodził na tarczywie to z tej, to z tamtej strony, ale za każdym razem odpychała go nogą i pięścią. Wtedy dał spokój. Zaczął odchodzić i po drodze oberwał z krzaka liść, a krzak wstrząsnął się głośno w nocnej ciszy. Marynka przestała płakać. Po chwili krzyknęła: Nawróć się! Nawrócił się i przyszedł. Powstała przerażona wszystkim, co się zrobiło i nagle skoczyła w jego ramiona, jakby w przepaść. Gdy się wywlekli oboje z pomiędzy zarośli, miało się już na dzień. Dwór stał cicho w zawoju mlecznej drogi, w rozprysku gwiazd świecących jeszcze biało nad stromym dachem. Gdzie śpis? Zapytał Słupecki. Przy tamtym oknie. Rzekła po cichu i nagle poskarżyła się. Jeszcze mieć bydę sprawę o te kury. Niekim pan Bóg da zdrowie! — odparł ciepło i oboje zaśmieli się. Marynka nie miała jednak sprawy o kury ani na zajutrz, ani potem, gdyż było właśnie zapowiedziane, żeby kury wyganiać z klombów. A prócz tego tej dziewczynie robota paliła się w ręku. Teraz wrzniwa dobrze mieć taką, co znajdowała czas, żeby i w ogrodzie co zrobić, gdyż odostanie kogo z pola do ogrodu nie można było marzyć. Lubiono także jej śpiewki. Przynajmniej wesoła, nie chodzi ciągle z nadętą gębą, a jak śpiewa, to wiem, że w ogrodzie owoców mi nie zjada, mówiła pani. To jedno tylko w Marynce było dworowi przykre, że ciągle z kielczakami zaczynała. Pan był o to cokolwiek zły. Dziewucha ma z osiemnaście lat i żadnego zastanowienia. Jeszcze się od nich doigra. Lecz po namyśle państwo przyznali razem. Lepiej że z nimi zadziera, niż by miała do nich latać i zadawać się z którym jak inne. Tak, dosyć już wszyscy mieli tych nieproszonych dzieci, które się ciągle rodziły, umierały, potem straszyły. Następna sprawa z bandosami wynikła zresztą nie z powodu marynki. Przyszli się poskarżyć, że im do izby, gdzie spali, z kurników smród bardzo leci. Trzeba było zajrzeć do kurników, które leżały na drugim końcu budynku. Wsiące koło stancji obszędki pani się na coś natknęła i szerzej otworzyła drzwi, żeby zobaczyć co to. Z za stromych schodów, które wiodły na strych, wyzierał siennik. Co to za siennik tu leży? Oprzętka rzekła śpiesznie i głośno, wchodząc do pustego kurnika. Sprzątać się sprząta, ale na takie gorąco zawdy będzie czuć kole kurów. Pani ponowiła pytanie: Co to tu leży? Oprzętka węszyła duszną wilgoć, odwlekając jeszcze odpowiedź. Na koniec rzekła razem zechem. To ta tego Co za Janka? A de ten, jak się nazywa Słupecki śpi tu z marynką ze dworu. Teraz i pani wkroczyła pośpiesznie do kurnika i badając zgnojone klepisko wszczęła alarm na zapuszczenie i brudy. Przy wszystkim trzeba codziennie być samemu, inaczej ani do głowy komu przyjdzie, żeby co zrobić! Zasmuciła się. Po chwili spytała przeraźliwie zdumiona i prawie uduszona od niemiłej woni: A temu Słupeckiemu tu nie śmierdzi? Jemu nie śmierdzi! rzekła stara z pogardliwą zazdrością. I rada teraz z odwrócenia rozmowy dodała: Jak się tu na noc zdybią, jak się ścisną. To ta o świecie nie wiedzą. W godzinę po tej ważnej i zdumiewającej rozmowie, Marynka spytała pani, czy może nie przyjść do obiadu. Julka od dzieci za nią poda i wszystko zrobi, a ona pójdzie pomóc bandowskiej kucharce zanieść obiad na pole. Kielczaki robią tak daleko, że nie mogą przychodzić na południe. Prosiła o to już kilka razy i zawsze miała pozwolenie. Na nikogo nie można się było gniewać, kto służyć chciał sprawie żniwa. Lecz teraz można było wątpić, czy to pomaga sprawie żniwa, czy nawet marynka w ogóle ten obiad nosi. Ma się rozumieć, nie nosiła go wcale. O ile dostała takie pozwolenie, to nawet doju swego częstokroć nie skończyła. Mleczarz Dionizy za nią podajał, a ona biegła na pole, gdzie sprzątali. Jeżeli było zawczas, to odpędzała dziewuchy i sama pobierała za słupeckim ostatnie garście. Ludzie zmagali się i zwijali w szklistym szeleście. A kiedy niekiedy pili wodę postawioną w cieniu gruszki. Gdy nastawało południe, Marynka patrzyła jak słupecki je obiad, zaś potem szli oboje gdzie precz. Zapuszczali się w niepokoszone jeszcze zboże i tam w palącym jak spirytus powietrzu przybyle jakim mrowie napadali na siebie jak zbóje. Całowali swe twarze słone od potu, gnietli i rwali sobą wiotkie przytulie, szarpali w ciosach miłości płatki cykory a gniewne, przyduszone trzmiele wybijały się spod nich, dudniąc w splątanej trawie. Mimo, że tak było i że pani już to i owo było wiadome, pozwolono jej dziś jeszcze zanieść obiad, gdyż trzeba się było w ogóle namyślić nad tą rzeczą. Odeszła, śpiewając po cichutku i namiętnie. Powiedziałeś, że mnie weźmiesz i no z pola żyto zeżniesz. Po południu miała być w ogrodzie i obcinać spędów truskawki. Nie było jednak słychać, aby śpiewała. Niezadowolona z siebie i wiedziona osobliwą ciekawością pani wyruszyła, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Szła ostrożnie słoneczną stroną przez warzywa i kwiaty Marynki nie było ani przy jednych truskawkach, ani przy drugich. Wobec tego pani zanurzyła się w stary ogród bardziej zacieniony i chłodny. Nie rosły tam kwiaty ani ogrodowizny. Jedne drzewa rozpościerały swoje gałęzie po trawnikach, inne były olbrzymie jak drzewa w puszczy i roniły swój drobny owoc z niedosiężonej wysokości. Naprzeciwko cukrówki, pod którą leżały porostrzaskiwane gruszki lepkie od soku, w cieniu zdziczałych malin spała marynka. Ogromna i wspaniała, z wyrazem słodyczy na różowym obliczu. Naokoło były porozrzucane ogryski cukrówek. W skwarnej ciszy dawał się słyszeć z drugiej alei szewiecki młoteczek sadowego, a młody chłopak sadowych krążył podejrzliwie w pobliżu. Niekiedy mówił do swego psa. Na tu, na. co słychać było cienko i blado w pękających blaskach gorąca. Pani na razie stała w milczeniu, zaskoczona pięknością śpiącej dziewczyny. Była to piękność niesforna, jasnowłosa i mimo woli potężna. Lecz co ma być w gospodarstwie zrobione? Zrobione być musi. I Marynkę trzeba było przebudzić. Szarpnięta i zawołana zerwała się od razu, przytomnie i rześko jak dziecko. Usnęłam z dziepko? Zapytała nieśmiało. Nie z dziepko, tylko już czwarta. Co ty sobie myślisz w ogóle? Dziewczyna wstała w milczeniu i poszła do truskawek. Zbała muciłaś się, zbała muciłaś się, mówiła pani towarzysząc jej aż do miejsca pracy. — Żebyś mi dziś przynajmniej była na czas udoju — dodała na zakończenie długich przemówień. Marynka nie była jednak na czas. Kiedy o siódmej wieczorem dzwonili, błądziła właśnie między stawami na drodze, po której taczały się wozy ze swym olbrzymim jak dom złoty ciężarem. Zaprzęgano nie czwórkami, tylko po parę koni i wszyscy, kto żywy, wozili zboże, gdyż miało się na burze. Marynka czyhała wśród słomy zwieszającej się z przydrożnych lip, od których wiało skwarem. Gdy Słupecki nadjeżdżał, biegła za nim, wyciągając z woza kłosa i jadła ziarnka, które on zwoził. Na tej zabawie zobaczył ją rządca. Zezwał, wygnał do doju i naskarżył we dworze. Robi się niemożliwa, rzeczywiście niemożliwa rzekła pani. Ale cóż ona winna? Zakochała się jak nieprzytomna. Trzeba z nią po dobroci. I nazajutrz przy maśle zaczęła z nią w tym duchu rozmowę. Czy ty wiesz, głupia dziewczyno, co ciebie czeka? Mówiła. Lecz Marynka nie chciała przyjąć żadnych ostrzeżeń dla swego dobra. Gorszyło ją za bardzo mówić o swym kochaniu z kimś ze dworu. Pani napomykała wyraźnie o tej rzeczy, a Marynka, przejęta za nią wstydem, powtarzała tylko uparcie, aby przerwać. Jota nikomu nie wadzę. Za to z ordynariuszkami i z matką kłóciła się nieraz za żarcie o tę miłość. Baby wciągały ją do czworaków i nauczały, że ma tak nie latać za chłopakiem. Jak bydziesz zanadto po jego woli, to ani się obejrzysz. Jak ci powi, pójdziesz, jakby psu, odpowiadała, że przenigdy nie powie. Na to dały jej niemało wiarygodnych przykładów, jak oni prędko mieli dosyć takiej, co im nazbyt gorliwie służyła, i jak chłopa trzymać należy za łeb z daleka, a z daleka. Ze łzami szeptała na to. Choćby mi kazał preciść, to z jego nielubienia jeszcze więcej pociechło mnie, jak z drugiego nie wiem jakiej miłości. Masz głupią, wyrokowały wtedy. We dworze przerażono się jeszcze bardziej tymi konszachtami po chałupach. Między dworakami są rozmaici ludzie. Jeszcze zacznie co ze dworu wynosić. Już i tak ginęły jakieś rzeczy. Zaczęło rosnąć przekonanie, że Marynka jest nie tylko tłuk, ale i poruchliwa. Wszystko można zrozumieć, mówiło się coraz częściej, ale nie wytrzymamy z nią długo. Namyślano się, by ją odprawić. Niech sobie idzie w pole robić. W końcu i dla dzieci nie jest dobrze na to wszystko się patrzeć. A choćby i słyszeć. Marynka, jakby nie wiedząc, że koło niej tak już krucho, przyszła w porze tych namysłów do pana prosić o zasługi i żeby jej pozwolił iść jutro na odpust do Brudzewa. Dopiero co przy wypłacie o to samo prosił Słupecki. To z nim chcesz iść? spytał pan, otwierając niepewnie i z namysłem szufladę. Tak, z nim! odparła i hałaśliwie chrząknęła. Na co ci tyle pieniędzy? Nic nie chcesz oszczędzić? Na wesele ci będzie potrzeba. Cóż to? O weselu nie myślisz? Zaczęła milczeć z nieprzyjaznym uporem. Żebyście mi do wieczora wrócili. Co, nie mamy wrócić? Krzyknęła, zachwystując się. Co wam się tak zachciało? W największe żniwa. Jutro święto, przypomniała nieśmiało, a po chwili dodała. Nigdy nigdzie nie chodzimy. Nic człowiek nie oboczy. Dobrze, dobrze, przerwał pan niezadowolony. Nazajutrz, zanim się ściemniło, popowracali wszyscy, którzy chodzili do Brudzewa, oprócz Marynki i Bandosa. Po kolacji zaczęto na nich wyglądać z gniewną zawiścią. Przy kładzeniu się spać we dworze stwierdzono. A Marynka jeszcze nie przyszła. W nocy niektórzy ludzie słyszeli, że psy mocno szczekają koło kapliczki przy szosie. Przyszli, mruczeli ci, których to obudziło i zasypiali z ulgą. Rano pokazało się, że nie przyszli. I coś cierpkiego zawadzało każdemu w sercu. Ludzie mieli złość do tych dwojga za ich lekkomyślność i szczęście. Dopiero koło podwieczorku Marynka i Bando ukazali się z daleka na szosie. Żniwa były jeszcze wszędzie na gwałt. Kosili na trzech polach, na dwóch żniwiarkami, na trzecim ludźmi. Marynka i Słupecki, jak państwo, nic się nie śpiesząc, stanęli koło pola. Grabie żniwiarek cięły żółtymi zębami modre niebiosy. Naręcza pszenicy ślizgały się przez niebieską platformę, a suchy terkot sunął brzegiem szeleszczącego zboża. Wielki napis MAK Kormik skakał czarnymi literami po ścierniu, na których odgniatały się w zielonej koniczynce wzorzyste ślady żelaznych kłużni wiarki. Włóderz ukłonił się przybyszom aż do ziemi. — Kłaniam się jaśnie państwu! — krzyknął i zwrócił się do ludzi. Dali powiążta jaśnie Państwa, a może ta trząchną sakiewką. Nierzeczliwy śmiech pochwalił tę złośliwość. Kochankowie postali nieco przez honor, a potem prędszym krokiem ruszyli ku czworakom. Naprzeciwko mieszkania marynki usiedli pod topolą i poskładawszy węzełki obcierali spocone twarze. Marynczyna matka wyszła przed sień i przysłaniając oczy krzyknęła pytająco. No, podeszli bez pośpiechu. No co, przyszliśmy! Ale kiej! wrzasnęła. Jak to kiej? Bo to mało droga? zgrzaliśmy się jak nie wiem co. Dalibyś ta mama czegoś się napić? Nie poszliś ta na pańskie? Adym wyglądała, żeby was przed drugimi zobaczyć! Wciągnęła ich do chałupy, zamknęła drzwi i załamała ręce. Już zostało zapowiedziane, że marynka ma się we dworze nie pokazywać. W też jej nie chcą w pole, bo mówią, że ona tylko patrzy, gdzie się położyć, a robić jej się nie chce. Słupecki ma zaraz odjechać w swoje strony. Cała ta mowa nie była im do smaku. Bez co tyle hałasu, mówili wzruszając ramionami. Że się człowiek trochę zabawił, żeby my co komu zrobili, ale czy to imu mu bydzie, że tak to jeden do żniwa raz nie przyszedł, żeby na małem tak, ale tu... Lecz gdy matka nie ustawała, popadając w coraz to większą rozpacz, spochmurnieli, a na koniec sami zaczęli nalegać, żeby poszła do dworu za nimi prosić. Gdy matka prosi, kobieta siwa, rzecz się inaczej wyda. Nie chciała o tym słyszeć. Jeżeli żyją jak psy, niech jak psy idą wiatru po polu szukać. Sami się rządzą, to niech się rządzą. W takim razie mówi się trudno. Rozpakowali węzełki i pokazali, co sobie kupili na odpuście. On jej glinianego kokotka, kwiaciatą chustkę, wstążki, paciorki i atłasowy fartuch w róże. Ona jemu spinkę do koszuli, czerwony fontaś i dewiskę do zegarka. Pokazał, jak ją nosi. Zaczepioną o dziurkę i zatkniętą do pustej kieszeni. Matce podobał się ten towar, lecz mimo to chwyciła się za głowę. Ileś ta na to wydali! Wądać grosz do pazurów. Wądać grosz. Zobaczyła jasno, że gdy ich samych zostawi, pójdą na dziady. Trzeba ich przy sobie mieć i opiekę nad nimi rozciągnąć. Tedy zmieniła swe chęci i kiedy zmieszchało, ruszyła mężnie do pana. Komornicą była tylko, co prawda, lecz wdową po Fornalu, co służył tu lat piętnaście i nigdy o nic nie prosiła. Na pana trzeba było chwileczkę pod oknem czekać. Otwarty lufcik skrzypiał w tchnieniach wieczoru. Skrzypiał tak długo, aż serce upadło w starej matce i zapomniała, co sobie po drodze wymyśliła, że powie, aby młodych bronić. Przestraszyła się bardzo, gdy pan wszedł do pokoju i z daleka od biurka zapytał w stronę okna. Co tam? Zaczęła przedstawiać sprawę. Nie o mnie chodzi, ale o te dzieci, żeby nie zmarniały, powtarzała i mówiła co chwilę. Co ja to chciałam powiedzieć? No tak. — No co? No więc? Jakie dzieci? No więc? — przerywał ciągle pan. Zbita z tropu tymi słówkami tłumaczyła się z trudem. — Nie prosi o to, by Marynkę przyjąć z powrotem do dworu, lecz niech jej w dadzą chodzić w pole, gdyż inaczej by nie wyżyły. I o Słupeckiego śmie prosić, żeby go pan nie wyrzucał, żeby go nawet na dobre zgodził. To może tę Marynkę pojmie — dodała płacząc. — I tak już jest na wstyd podana i dziecko mieć z nim będzie. Pan podniósł krzyk. O niczym nie chciał słyszeć. O to mi nie chodzi z kim kto śpi, tylko żeby robota była zrobiona. Czy oni przestali rozumieć, co to są żniwa? Co to jest, jak deszcz wisi? Że każde ręce, co zbędą każdy dzień, co go kto zbałamuci, to jakby kto chleba ukradł. Co ukradł? krzyknęła zmylona, gdyż przez płacz mało słyszała. Nic nie ukradli! Ale żeby nie wiem co wzięli, żeby się jedno z drugiego nożami pożgali, to by nie taki był hałas. Oto ludzie mniej pomstują, jak się kto nienawidzi. I no tego ścierpieć nie mogą, jak się drudzy kochają. A że nie na czas przyszli, to i świętemu się zdarzy. Zakończyła niespodziewanie i pojednawczo. Co świętemu? Gdzie świętemu? W taki upał, na taką drogę. Jąkała obcierając łzy i wciąż nie mogła sobie przypomnieć, jak ich miała usprawiedliwić. Pan wychylił się do połowy przez okno i nuże wołać, czy ona nie wie, jak daleko jest do Brudzewa. Wsiląc się na spokój, zaczęła rozważać. Od figury do Helenówka bydzie wiorst może ze dwie. Od Helenówka zaś do krzyża bydzie ze trzy. Co to znaczy? zacietrzewił się pan. Od krzyża. Mówiła w natchnieniu. Do Krzaczków, kole Borkowskiej granicy, ze dwie. Od Krzaczków dotyka pliczki, kole Piątku, tyż ze dwie, a zaś od Piątku bycie jeszcze ze dwie mile. We łbach wam się pomieszało. Tam wszystkiego nie ma dwu mil. Oto jest wasza droga. Zaczęła po raz drugi, a w miarę obliczania droga do Brudzewa rosła i wydłużała się. Gdy na koniec stara wyraziła podziw, że na dzisiaj zdążyli, pan zamknął okno. Wtedy postawszy jeszcze śród bladej nocnej pogody, zezwała od ostatnich Marynka i Słupeckiego, przez których wstyd jeść musi na stare lata. Nagle przypomniała sobie. Miała powiedzieć, że wuj pod brudzewem był chory i że u niego się zatrzymali. Ale przypomniała za późno. Wróciwszy do chałupy, zastała Marynka i Janka w swoim łóżku. Gdy usłyszeli, że nic nie wskurała, wyleźli, ubrali się i zaczęli jej skromnie posługiwać. Zadumali się we troje nad swym losem. Jedyną ulgą stało się to wszystko, co powiedzieli na dwór. Nie pożałowali mu słów. Tyle tylko, że pośmiać się z nich można niekiedy, lecz zrozumieć się z tymi panami na żaden sposób niepodobna. Może nawet lepiej, że Marynka tam służyć nie będzie. Są takie, które się z nimi zżyją, jak choćby Julka Kaczmarków, co ją wzięli do dzieci. Ona jest wszędzie jakby u siebie w domu. I tu jej dobrze w chałupie i tam. Przerobiła się prawie na pannę, ale marynka nie taka. Ona tam była pomiędzy nimi jak jakie dzikie ziele. Ma się rozumieć kłopot jest, że im nie chcą darować. Trzeba myśleć teraz, co robić. Uradzili jechać w kieleckie i tam się pobrać. A potem emigrować do Prus albo gdzie. Niech ta wszystko zabierą, niech ta żyć nie dadzą, co zrobią? Zabrunią do drogi we świat? Albo siebie samego człowiekowi zabierą? Nie zabierą, gorączkowała się Marynka. Rząd gorzy zrobi człowiekowi, jak do wojska pogna. Na kapkas albo gdzie? A i tak nic nikomu nie będzie. Dadzą ludzie radę kozdej rzeczy. Dopełnił Słupecki jej słowa pełne odwagi. Odwaga jednak na razie nie była potrzebna, bo rzecz się wyczerpała niedługo. Do chałupy kuźniaków, gdzie Słupecki na dobre już kwaterował, przyszedł włódarz i spytał szorstko, czy chcą iść do roboty. Gniew pana przemienił się na to pytanie tak jak wzgardliwa niechęć Marynki przeobraziła się była w miłość. Ma się rozumieć, poszli. Po drodze Marynka przyśpiewała. Lniane włosy, lniane włosy, a oczy niebieskie. Oraz Nie dumaj sobie, dziewucho, nie dumaj sobie, chociaż ci jo ograniczny, wiem jo o tobie. Tę pieśń podejmowała kilkakroć na nowo. Była to ulubiona śpiewka, której słowami Janek nęcił ją zawsze do siebie. W tydzień potem żniwa były skończone i zaczęli postanawiać wesele. Słupecki wybierał się w swoje strony na jakie dziesięć dni żeby dostać pozwolenie od rodziców, gdyż był niepełnoletni. Pan chętnie zgodził się na ten wyjazd, bo dwór miał dosyć zgorszenia i owszem, popierał ten ożenek. Osamotniona Marynka chodziła teraz na waszte, do stodoły, gdzie śpiewała od rana do nocy. — Hej, bywaj, bywaj, nadobny Jasiu, dawną cię nie widziała. Stodoła ze swymi bladymi krajobrazami w otwartych na przestrzał wrotach pełna była huku maszyny, szelestu słomy, suchego kurzu. Piec lokomobili stał przed stodołą tuż obok starego kieratu, którego szare drągi zarosły dzikim zielem. Brązowe płaszczyzny maszyny dygotały między sąsiekami, jej łoskot natężał się i ściszał na przemiany. Snopy odłamywały się z żółtej bryły żyta, a maszyna łykała je, wywalając słomę na odpolną stronę stodoły i tryskając z trzech paszcz zdrojami ziarna. Głos ludzi podniesiony do krzyku topniał w rytmicznym zgiełku. Nieustającego śpiewu marynki nikt próczniej samej nie słyszał. Stąpając po gnącym się zbożu, myślała: Może do tej pory przyjechał, lecz Słupecki nie wracał. Minęło dziesięć dni, minęło dwadzieścia. Im dłużej go nie było, tym więcej mieli ludzie marynce do powiedzenia. Ubolewali, że ten Słupecki nie powróci już więcej. Że zresztą przyszło na to już niejednej o ile się nie chciała szanować. Jędrek Grabowski, któremu marynka odmówiła się dać, rzekł jej, że jeśli będzie miała dziecko, to pójdzie chyba za żydowską mamkę do miasta. Bo tu niech nie myśli, że ją który weźmie, nie że wianeczek utraciła. Ale że wzgardziła tutajszymi chłopakami dlatego przybłędy spod Galicji, dlatego pana na pięciu prętach. Na to ona odrzekła, że ma ich wszystkich za nic i wolałaby z kim drugiem wianek na ostatnim gnoju na wyrku stracić niż z nimi na jedwabiach i przy ołtarzu. Pocieszona w swej boleści tymi słowy czekała dalej cierpliwie, wychodząc wieczorem do kapliczki przy szosie. Pomału zrobiło się tak, że wychodzili i drudzy. — Co tam tych ludzi tak siedzi przy kapliczce? — pytała pani stróża, wracając z nadwieczornego spaceru z gośćmi. — Tak, ta chodzą patrzeć, czy ten słupecki nie idzie. Nie szedł. Zebrali chmiel, wykopali kartofle i buraki i nadszedł dzień odjazdu bandosów. Słysząc ich wesołe hałasy, kiedy na wóz siadali, Marynka zapłakała. Było to, jakby zrywała się ostatnia nitka, po której mógł tu przybyć. W tydzień potem wszelako przybył. Zdrożony i nie bardzo wesoły. Ona zrazu nic nie wiedziała, przez dzień cały nuciła. A już mi go nie zganicie, bo go kocham nad swe życie. Narwała kaliny i ustroiła się w nią. Kiedy tego nie zauważył, przestała śpiewać i zapytała, co mu się stało. Może mu było markotno, że został sam w obcej stronie bez swoich? Nie. No to co? Powiedział, że nic. Tedy ponownie zapytała. Co? Pomilczawszy, wyznał, że tam w domu pokonać musiał niemałe trudności, zanim rodzice się zgodzili, zanim papiery dostał. Bez co? Pytała spłoszona. Bez to, że mieli tam dla niego upatrzoną dziewczynę, jedynaczkę na sześciu morgach. Musiał się ze wszystkimi pożreć, a i tak by nic nie sprawił, żeby nie ksiądz. Ksiądz mu pomógł, bo powiada, dziecko tam będzie miał. Przez tę głupią miłość postradałem los, bo nos jest syścioro na dwie morgi gruntu. Tymi słowy zakończył Słupecki swoje wyznanie. Szli wtedy z roboty przez dworski ogród, ku dziurze w dzikim agreście, gdyż tak było bliżej. Z boku przez płot, wynurzający się z grubej zaspy opadłych liści, dawał się widzieć ogień w kuźni i słychać było bicie młotem. W żelazo cieniej, a w kowadło grubiej. Liście zesuwały się z drzew i padały na ziemię, mlaszcząc cicho. Pierwsze chęci Marynki były takie, żeby zakrzyczeć i zapłakać. Lecz po chwili zrobiło się w jej sercu mocno inaczej. Uczyniło się tak, jakby niecne sprawy z ową dziewczyną, która niech się udławi swymi sześciu morgami, były ich wzajemnym, wspólnym kłopotem. Namyśliła się i rzekła poważnie. — Żeli się zgodzimy na ordynarię, tutek albo gdzie bądź. To poczekaj, ile też będzie ma mieli? Odparł ponuro, że jeszcze żaden ordynariusz nie dorobił się sześciu morgów gruntu. Zaprzeczyła, że tak mówić nie można, gdyż dorabiają się niekiedy. Ale żeby było pewniej, a też prędzej, można zrobić inaczej. Wynurzyła się ta sama myśl, którą mieli już dawniej, kiedy wrócili z odpustu. Marynka wyraziła ją krótko: pójdziemy do Prus. Tam się ludzie roz dwa dorabiają. Aby ino zima zeszła, to już możemy jechać. Dziecko się urodzi w lutym, nie, w marcu. Jak je odkarmię, to się jej u mamy ostawi i przyjadę do ciebie. Może się tam i zimową porą jaka robota nojdzie. To ostaniemy całki rok, może i parę lat. Ani się obejrzysz, jak potem przyjdziesz nazot i pobudujemy tu gdzie dom. I grunt będziemy mieli jak dąbek spoklinkowa. Co tu był pierw za parobka, a teraz jaki pan? Jak do kościoła idzie, to trzy zygorki na siebie kładzie. Wszystko z Prus. Ta wiadomość rozproszyła przygnębienie Słupeckiego. Trzy zegarki! Wykrzyknął. Ty głowę, dziecuchno! Dodał z uznaniem. Zaczął sam szukać czarnych stron tamtego związku. A tam, jakby się familia zaczyna wdawać, nie byłoby mi słodko. A jesteś taką zonką, nie bardzo ładną, co mnie do niej, do łuska nie ciągnie. Marynka zastrzegła się niepewnie. O urodę ta nie tak idzie, jak o to, czy porządno, dobro, gospodarno. Słupecki poznał po wszystkim, co mówiła, że ich miłość rozległa służyć im będzie do nowych rzeczy. Do budowania domu i gospodarzenia. Tak mile kuchno na sercu. Rzekł gwałtownie, a gdy schyliła się, aby przeleźć żywopłot, pociągnął ją wstecz na wonne szmerające listowie, gdzie sobie sprawili zawsze tak samo pożądane wesele. To zaś, które nakazywały obyczaje, a Bóg uświęcał, zbliżało się też nieleniwie. Tak jest. Wesele miało być w Rusocinie jeszcze przed zimą. Druchny szykowały pazłódka, a młodziani chustki i dyscypliny. W takim rynsztunku w ostatni czwartek poszli do dworu i po ludziach zapraszać. Marynka nie mogła wytrzymać przy robocie i z daleka śledziła ich, jak szli czarni i wymuskani po drodze koło pańskiego ogrodu. Spadłe liście jeszcze nie były kruche, leżały warstwa na warstwie mokrymi żółtymi deseniami. Z ich obrusa złotego występowały drzewa, rozrzucając po niebie gałęzie lekkie i puste, pełne poszczękiwania kawek. Weszli w bramę widziała ich jeszcze pod kasztanami, teraz musieli już wkraczać do pokoju pana. Gdziekolwiek przyszli, wszędzie tak samo jednym głosem mówili. Przechodzą nasze nogi przez wasze progi, abyśmy was prosili na ten akt weselny na wesele. Na wesele to jest nie tak na wiele i na czas krótki, na sądek wódki, na beczkę piwa i na chleba trzy pieczywa, na dwa rżanego jednoprzennego, na kapłona ważonego, na parę kuropatw, żeby młody pon młode pannę dopadł. Zapraszająca mowa przedłużała się, a gospodarze dworu słuchali w milczeniu, cierpliwie aż do końca. Oprócz młodzianów do dworu poszła jeszcze matka prosić, czyby wesele nie mogło przyjść, potańczyć do stacji koło kuchni, tam gdzie Marynka spała, kiedy służyła. U nich w mieszkaniu za bardzo ciasno. Pan pozwolił, ma się rozumieć. Wszystkie wesela tam tańcowały. Ładnej żeście się panny młodej dochowali, ani tańcować pewno nie będzie mogła, zażartował niedbale. Stara wyprostowała się, duża i siwa, i rzekła surowo. Panu Bogu, o czas nie idzie, bo je wieczny i no rzecz, a rzecz jest jak być powinna. Tak też myśleli wszyscy i ludzi nas chodziło się na to wesele, jak rzadko bywa na które. Prawą miłość dziewczyny i młodzieńca święcił tu ksiądz i nad prawą tą miłością zabrzmiały odwieczne pieśni, których nie poważy się nikt zaśpiewać w żadnym zwyczajnym czasie. Marynka śpiewająca milczała teraz pogodnie i płakała, jak płakać powinna każda, gdyż o północy kobiety zajęczały nad nią jej ostatni panieński śpiew. Wy z rzeczki stwiejcie się, ty czepeczku, ostwiej się! I gdy wysoki głos skrzypiec zabrzmiał z drugiej izby starą pieśnią, nie mającą początku ni końca: O Chmielu, Chmielu, ty bujne ziele! A gdy pieśń ta minęła, nadeszła po niej późna jesień i oto siedzieli po robocie razem z matką w jej komorniczej izbie, myśląc cierpliwie o latach, które przyjdą. Z marzeń tych dźwignęło Marynkę wspomnienie kapusty: Gdzie ma ta mama, ten wielgi nóż? spytała. A na co ci? Boś ta te kapustę na zagonach ostawili, a tu się jakby nam mróz miało. Weznę te kapustę i wytnę. Zagonek przyznany komornicy w drodze łaski był ich całym bogactwem. Po nocy będziesz ciąć? A kiej ta robić lo siebie jak nie po nocy? Pockaj, to ci pomogę, rzekł jej mąż. Weź ta opałkę i wnet przychodź ta, bo zaropoliwkę nastawią. Ostra noc późnojesienna rozpościerała swą czarną pogodę nad chałupami, a lekkie gwiazdy skrapiały ciemność. Przez żółte okienka widać było ludzi, jak pochylają się nad nędznym stołem i w towarzystwie swych wielkich cieniów wchodzą po izbach. Przekroczywszy drogę, małżonkowie zgieli się nad surowo pachnącą ziemią i wyłamując z noża zimne kule kapusty, obierali je z pierwszych liści. A liście skrzypiały i trzeszczały im w palcach. Czytała Joanna Domańska.